Rozmawiamy z posłem Sławomirem Kosowskim z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Panie pośle, rząd obiecał samorządom, że będzie przygotowywał zmiany w karcie nauczyciela. Samorządy zwracają uwagę, że takich propozycji wciąż nie ma. Czy według pana właśnie ten brak zmian w systemie edukacji może być gwoździem do trumny finansów samorządu, które już w tej chwili są w sytuacji tragicznej? Po pierwsze, to właściwie jesteśmy w tej chwili w dużym znaku zapytania, co rząd w tej sprawie, bo ja przypomnę Donalda Tuska i jego wypowiedzi, które deklarowały, że rząd kartą nauczyciela się zajmował nie będzie. Dzięki naszej czujności jako parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości około 3 miesięcy temu odkryliśmy jednak mimo wszystko, że w parlamencie poza Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży odbywają się jakieś nieformalne spotkania na temat właśnie karty nauczyciela. Nasza reakcja była tutaj bardzo stanowcza i zdecydowana. Ja na tym nieformalnym spotkaniu z samorządowcami, z udziałem związków zawodowych zażądałem jasnej i czytelnej odpowiedzi. Jaka jest polityka rządu w sprawie karty nauczyciela? No oczywiście odpowiedź była pokrętna. Natomiast samo to, że do postawienia takiego otwartego pytania doszło, poczytuję tutaj za sukces Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo krótko po tym spotkaniu, na którym doszło do zadania tego pytania, rozmowy na temat karty nauczyciela przeniosły się do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Symptomatyczne, prawda? Nie udało się tego przeprowadzić tutaj kuchennymi drzwiami gdzieś w parlamencie, bo padały takie pomysły, żeby to był projekt poselski, żeby załatwić kwestię zmian w karcie nauczyciela rękami posłów, najlepiej posłów opozycji. To się nie udało. W związku z tym rozmowy na temat zmian w karcie nauczyciela przeniosły się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i tam one trwają. Nie dalej jak miesiąc temu doszło do takiego spotkania już w Komisji Edukacji, gdzie poprosiliśmy o to, ażeby minister edukacji zdał relację z tego, na jakim etapie są te rozmowy, jakie jest ich zaawansowanie itd., itd. Oczywiście odpowiedzi były tu bardzo mgliste, bardzo nieczytelne, jak zwykle zresztą w tej sprawie. Wiemy natomiast jedno, że takie rozmowy są w ministerstwie prowadzone i są one prowadzone przy udziale związków nauczycielskich, co jeżeli chodzi o ten poziom sejmowy i te rozmowy tutaj nie miało miejsca, więc to już jest pewien postęp. My jako Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy, żeby to było jasno i czytelne w swojej wymowie, jesteśmy przeciwko zmianom w karcie nauczyciela. Te rozmowy, zarówno te nieformalne w Sejmie, jak i w Ministerstwie Edukacji prowadzonej obecnie, traktujemy jako formę precedensu złamania jednolitości środowiska nauczycielskiego i środowiska związkowego w tej sprawie. Jestem troszeczkę zdziwiony tym, że tak łatwo Związek Nauczycielstwa Polskiego daje się wciągać w te rozmowy. Nie jest tajemnicą dla nikogo, że to jest przez rząd, czy może być przez rząd, traktowane właśnie jako przyzwolenie, otwarcie tej furtki do daleko idących zmian, jeżeli chodzi o status zawodowy nauczycieli. Dlaczego my jesteśmy przeciwni, tak bardzo przeciwni jakimkolwiek zmianom w tej chwili w karcie nauczyciela? Trzeba tutaj wrócić do początku w ogóle karty nauczyciela, czym ona była. Karta nauczyciela była swego rodzaju ekwiwalentem za to, że nauczyciele w naszym kraju nie zarabiają tyle albo w sposób zbliżony do tego, ile zarabiają nauczyciele w państwach starej Unii. Ten ekwiwalent jakoś tam działał. On nie był panaceum na wszystko, ale jakoś tam działał. W tej chwili pozbawianie nauczycieli tych praw nabytych wynikających z karty nauczyciela jest po prostu nieetyczne naszym zdaniem. Jeżeli znalazłby się rząd taki, który zaoferowałby nauczycielom podniesienie wynagrodzenia do pułapu takiego, jakie wynagrodzenie otrzymują ich koledzy w państwach starej Unii, jestem przekonany, że oporu wśród środowiska nauczycielskiego nie byłoby aż tak wielkiego, jaki jest w tej chwili i przestrzegam związki zawodowe, ażeby nie dawać się wciągać w tą grę rządu, bo trudno mi oprzeć się wrażeniu, że rząd rozmowy na temat karty nauczyciela traktuje bardziej w kategoriach gry politycznej niż jakichkolwiek dalekosiężnych planów, które miałyby sprzyjać nauczycielom.